Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, witajcie w mojej nowej serii na kanale. Słuchajcie, tym razem zagramy sobie w grę ODT, Escape or Die Trying. Jest to trójwymiarowa, przygodowa gra akcji z elementami RPG. I tutaj, uwaga, ona jest aż z 1998, także ma swoje lata, ale jak wiecie, ja uwielbiam tego typu klimaty i te gry z tamtych czasów. Tak właśnie. Uwielbiam stare gierki. Przypominają mi, słuchajcie, stare dobre czasy na PlayStation 1, bo pamiętam, że kumpel właśnie grał w tę grę na PlayStation 1, ja jakoś tak nie za bardzo. Nie umiałem, bo nie należy do łatwych w tamtym czasie. Ale pamiętam, że zrobiła na mnie jakieś tam wrażenie i zapamiętałem ją i tak sobie postanowiłem, że sobie zagramy. Słuchajcie, nasz balon rozbija się na dachu tajemniczej wieży. Naszym celem jest zbadanie tak zwanej strefy zakazanej i napełnienie butli z gazem, aby wydostać się z wieży. Po drodze rozwiązujemy zagadki, walczymy z potworami. I słuchajcie, tutaj właśnie, tak, jest pierwsza postać, którą będziemy mogli tutaj pokierować. Mamy oczywiście do wyboru, raz, dwa, trzy, cztery, o ile pamiętam. To jest Ike Hawkins, tak? To jest Kapral. Jest Julia Chase. Julia Chase, słuchajcie, to jest kartograf. Jest Max Havok. Havok, słuchajcie, jest głównym inżynierem. I mamy tutaj... Solar. Arcyco? Arcybiszop? Arcybiskup? Może tak być. Jest jeszcze kapitan Lamat, ale my nie możemy nim chyba sterować. On po prostu jest z nami na pokładzie. W każdym razie mamy tutaj do wyboru cztery postacie. W tej chwili oczywiście ja sobie pójdę Julian Chase, bo u mnie tylko piękne bohaterki. Ship's log of the Nautiflyers, 26 Serventagium, under the authority of Captain Lamat. Since we took flight 7 moons ago, the crossing has been without incident. Time is now pressing. We are forced to fly over uncharted regions. Our mission has one aim, to end a deadly epidemic using the Green Pearl's power. The Pearl shows signs of magnetic activity, though I pray this will not disrupt our journey. Thank you.
No i się rozbiliśmy, słuchajcie. I to jest właśnie nasz tutaj... Nasz balon. I teraz tak, tu możemy się rozejrzeć. Tak jak wspominałem, gra nie należy do łatwych. No i widzicie, są pikselki. Są pikselki, nie może być inaczej. To jest energia. Co tutaj możemy zrobić? Mogę skakać. Może pogadajmy... Właśnie to jest ten kapitan. Jak ja mówiłem? Lamat. O, chyba tak. Pogadamy? The Nautilus is severely damaged. The rest of the crew have gone to look for material to mend the aircraft. But we'll also need some gas to reinflate the balloons. Search through these buildings and bring us back some gas. May the powers of the Green Pearl protect you. O, właśnie. To, co wspominałem na początku, będziemy musieli tutaj napełnić... znaczy... No, jakoś naprawić ten nasz balon. Poszukać tych butli z gazem. Czy to w każdej chwili można spaść. Tu się nie steruje oczywiście myszką. Mamy ammo, dobra. Także ja tak naprawdę, słuchajcie, to tutaj tak na ślepo, można powiedzieć. Właśnie, a jak się chodzi po malutku na przykład? Kurde, ja muszę tutaj wszystko, słuchajcie, rozkminić, jak to się chodzi tu. To się skacze. O, dobra, ona idzie po malutku, czyli można... Zaraz sprawdzę, czy to rzeczywiście działa. Tutaj nie podskoczę, ale... No dzisiaj to będzie taki, słuchajcie, luźny odcinek. Ja muszę się najpierw zaznajomić ze sterowaniem. Chciałem tylko zobaczyć, czy jak... Listen, I'll explain it to you once again. Dobra, nie musisz. The Nautilus is severely damaged. The rest of the crew have gone to look for material to mend the aircraft. A, czyli jak idę po malutku, to dojdę do krawędzi i nic się wtedy nie dzieje. Nie wiem właśnie, jak jest zejście na dół. Że można byłoby bezpiecznie zejść, słuchajcie. Nie. Dobra, będę musiał i tak to rozkminić. A którym się strzela? Aha. Czyli możemy też kopniaki robić, słuchajcie. O. No tutaj będą jakieś magie też do wyboru, a tutaj mamy tak, czym możemy strzelać. Myślę, że tylko wiedział, czym strzelać, to by było cudne, żebyśmy wszystko wiedzieli. Aha, takie coś jeszcze można robić. Aha, i dobra. Dobra, mam to. Spróbujemy. To mogę zabrać. Na pewno mogę. Dobra, energia. Dobra, tutaj... Muszę... O, nie, to perek. Szkoda, że to nie jest, słuchajcie, tak, że można tutaj... No właśnie, że samo mi naceluje, wiecie? Tutaj nie ma takiego czegoś. Dobra. I co tutaj możemy jeszcze zrobić? Z tej strony? Nie, tutaj wiem, że będzie można zejść na dół, tylko że słuchajcie, ja muszę rozkminić, jak się, widzicie? Jak się schodzi delikatnie na dół, ja muszę to rozkminić. Tutaj na razie nie idziemy, bo ja to pamiętam, że tutaj było już przeciwnicy. Na razie musimy trochę tutaj pozbierać rzeczy, które nam będą potrzebne. To chyba można, tutaj można było chyba się wspinać, o właśnie. Oj, kuźwa, nie toperek następny. A jak na przykład by było... Słyszycie pewnie mojego pieska, to się nie przejmujcie.
Wiecie, co chciałem? O to. A wiecie dlaczego? Że... No właśnie. Szkoda naboi na takiego nietoperka. Julia właśnie ma to do siebie, że ona takie rzeczy potrafi. I powiem wam, że... Czemu tego nie mogę zabrać? Zaraz spadnę na dół. Każda z tych postaci ma swoją jakby umiejętność. Więc tyle fajnie. Warto sobie pograć, wiecie, nie tylko jedną z nich. Dobra, tutaj mam jeszcze ammo. Ja to widziałem z dołu. Ammo. Mniam, mniam. Dobra, i tutaj jeszcze można skoczyć, tak? Jezu. Najgorzej, słuchajcie, że nie ma tutaj zapisywania i to jest problem. Złap się. Dobra, życie. Może tak z dołu, co? Będzie bezpieczniej. Oczywiście też jest bardzo dużo rzeczy poukrywanych tutaj. Dużo takich znajdziek, ja to pamiętam. Znaczy nie pamiętam, gdzie są, ale wiem, że coś takiego... Wiem, że coś takiego właśnie tutaj było. Tak tu można zejść. Kurde, jak to było zejście? Musiałbym poćwiczyć. Poćwiczyć zejście. Jak było zejście? Tu fajne rzeczy już pozbierałem wszystko. Schodzenie, słuchajcie, tak... Nie takie coś. Chodziło mi o takie schod... Wiem, że musi kilka klawiszy trzeba było nacisnąć tego. O, dobra. Mam to. Listen, I'll explain it to you. Nie trzeba. The Nautilus is severely damaged. Tutaj chciałem, wiecie? O to. Chodź na to. Tak, ustawić trzeba się ładnie tyłem. Jezu, dobra. Można i tak. Ale to nie był dobry pomysł. Znowu się pomyliłem. Kurde, to jest trudne, bo aż trzeba, słuchajcie, trzy klawisze tutaj przycisnąć. Mnie się generalnie gierka podoba. Ja wiem, że wielu z was pewnie, o matko, co za piksele, przecież tu się grać nie da, ale one miały swój urok wtedy i no, ja takie lubię. Może nie zawsze i nie wszystkie, które były naprawdę frustrujące, by można było tutaj zagrać. Tu mogę zejść i tam mogę zejść. Nie wiem właśnie, gdzie by tutaj najpierw. Czy tutaj? Czy tu? Pytanie. Nie wiem. Pozostałych, o ile wiem, członków załogi też znajdziemy po drodze tutaj. Chodź tu, chodź. Wiecie, nie będę marnować na nich naboi, nie ma sensu nawet. No przyjdziesz tu? To nie. Nie, to nie. Gdzie tu pójść? O, dobra, jest jeden. Coś mi dał. Dziękuję. Dzięki. Dźwignia. Dobra, spacja. Dobra, tajemne przejście.
Tylko wiedział, gdzie to jest, to by było cudnie. Ta gra wymaga nie lada zręczności od nas, słuchajcie. Ej, a nie spychaj mnie czasem. O, kuźwa. Spadłbym. A, to chyba tu, no. Tu się to odsunęło. Trzeba tutaj, słuchajcie, naprawdę jest dużo rzeczy poukrywanych. A jak na przykład ona się czołga? Jest coś takiego... Aha, dobra. A nie, to nie jest czołganie. A to ciekawe. Jezu! Okej, słuchajcie, jestem z powrotem. No wiecie co, no trzeba się nauczyć tutaj sterowania, ewidentnie. Pomalutku. No i łatwo można spaść, naprawdę. Czekajcie, to było tak i... O, dobra, coś takiego. Też trzy klawisze. Jeśli chodzi o zapis, to są tutaj takie specjalne miejsca, w którym będziemy mogli zapisać. Trzeba będzie je po prostu nie zmarnować, że tak powiem. Ma tutaj nic na górze? Czekajcie, sprawdzę sobie. Nie, dobra. Co tutaj jest? O kurde, spadnę? Bo takie, takie to trochę dziwne. Rozumiem, że chyba trzeba to otworzyć, słuchajcie, wiecie? Więc jeszcze tutaj nie tędy droga. Boję się, że zaraz znowu gdzieś tu spadnę. Naprawdę to jest... Próbowałem jeszcze raz tutaj, żeby dojść do tego momentu, nie? No właśnie, zaraz mnie zepchnie. Patrzcie, no zepchnie mnie zaraz. Znowu zginę. Za Franca. Gdzie on jest? Dobra, zostaw mnie. Jeszcze do tego, wiecie, potrafi się tak kamera ustawić, jakbyś mi... W ogóle te... Jeszcze gorzej normalnie, jeszcze gorzej. Czy ja tu mogę zejść? Co tutaj jest? Tak. Widzicie? I to jest checkpoint. Tak wygląda checkpoint. I ja już nie mogę go chyba drugi raz użyć z tego co wiem. Także trzeba tutaj, wiecie, rozważnie kombinować. Takich checkpointów jest bardzo mało. Tutaj mogę zejść na dół, tak? No to co? No to może zróbmy to, nie? Ja tak nie znam, no to nie wiem. I tak nie wiem, gdzie mnie to wszystko doprowadzi. Mamy dwa życia. Co to za odgłos? O, dobra, tutaj coś mamy. A tu mogę zejść na dół, tak? Gdzie mnie to tepnie? Aha, takie coś. A z tej strony? Dobra, widzę, że mamy bardzo dużo fajnie, bo jest dużo naboi. Co to tak buczy? Zejdźmy na dół. O Jezu, ale nie schodź mi tak, żebyś spadła mi zaraz. Dobra. Zbieramy. Najpierw zbieramy wszystko to, co się da. Tu jeszcze bym chciał to zdobyć. I to. Tylko tak wiecie, żebym... Tak, żebym nie spadł. Dobrze.
Dobra. I teraz tak, czy tutaj coś jeszcze jest? Przestało buczyć. Nie. Tu jest przepaść. Dobra. Czyli co? Wchodzimy na górę. A, znowu buczy. Tam skąd przyszliśmy. I teraz jak zginę, no to będę zaczynać od tego checkpointu. Z tym, że mam tylko dwa życia. To też tak nie jest, że ja, wiecie, cały czas będę mógł się tam pojawiać. Nie, nie, nie. Absolutnie. Dlatego ta gra nie jest prosta. Ale co zrobić? Co zrobić? Takie kiedyś gierki były. Miały swój urok. A, dźwignia. Dobra. Co ona robi? Aha. Że mogę... ewentualnie się stąd wydostać. Dobra. No i rzeczywiście tutaj było przejście. To jeszcze pójdziemy sobie tu. Jeszcze pójdziemy sobie tu. Co tu tak buczy? A, widzicie? To jest nasz też kumpel. Też można nim posterować, jak chcemy. On się zajmuje magią. Z tego, co pamiętam. A to jest jakiś teleport. Ale to za chwilę. Czyli teleporty nam tutaj buczą. Albo jeszcze tu chciałem zobaczyć. Co tu mamy? Nie pamiętam, czy coś w tych skrzyniach jest, w sensie w tych beczkach, czy one wybuchają, czy jak. Tu jest jeszcze dźwignia. Która? O, dobra, mamy to, słuchajcie. To jest właśnie to przejście, które właśnie tam było zamknięte wcześniej. Czyli bardzo dobrze, dobrze, idziemy w jakimś dobrym kierunku. Czyli teraz będzie można się stąd wydostać. Ja ten teleport na razie tutaj zostawiam. No, ale kolego, bo ty mnie jeszcze tutaj zepchniesz i będzie. O mój Boże. Idziemy na górę. Jeju, nie skacz mi tak, moja droga, bo zaraz ja tutaj zginę. Tutaj są schodki. I patrzcie, teraz na przykład jakbym chciał ten checkpoint. No niby tamten, ale to wiecie. Nie ma takiej opcji. Czemu nie chcesz zejść? Tylko mi robisz takie tutaj cyrki. Patrzcie. No nie mogę zejść. Dobra, złaź tak. Właśnie, zawaliło się to. A nie tak chciałem, dobra. Ale nie szkodzi. Nie szkodzi nic. Przejdźmy tu. I teraz tak. Jak było, żeby się przeczołgać? Już nie pamiętam, widzicie? Mi się to wszystko myli tu. Dobra. Tak, łotako. O, dobra. Zejdziemy bezpiecznie, bo ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Na razie przeciwników nie ma, z tego co wiem. Aha, i teraz mnie to przeniesie. Dobra. Dobra. Później będą i powiem wam, że... nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak łatwo, bo ja pamiętam, że oni to... ciężko z nimi. Zwłaszcza z tym sterowaniem, to już w ogóle. Dobra, tutaj mam życie, więc ja chcę. Wiem, że te roślinki można rozwalać, ale szkoda mi naboi. W tej chwili. I patrzcie, tutaj widzicie na górze. O! To bym chciał zdobyć, ale to jest jakaś wyższa szkoła jazdy. Ale spróbujemy. Najwyżej. No najwyżej zginę. No co? To skoczę, bo to się rozwala. A tutaj trzeba, słuchajcie, coś takiego robić. Kurde. Hardcore, co? O. Nie, 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 nie. Nie rób mi tak. Proszę cię. Muszę tak, wiecie, o. Nie wiem, czy to w ogóle, czy ja dam radę, nie wiem. O, tam jest też jeden członek naszej ekipy. Zaraz do niego pójdziemy. Ale ja chcę to. No, i to jest, słuchajcie, życie, nie? Tylko teraz tak, pytanie, czy ja mogę jakoś bezpiecznie tu zejść. No na przykład, tędy. Czy tędy można? Nie, muszę zobaczyć, bo ja nie widzę tego.
Czy tutaj na przykład mogę zejść? Tak bezpiecznie? Tak, chyba nie. Tak, dobra. Oj, naprawdę, czemu mi to robisz? Nie chcę z tej strony. A puść się, no właśnie. Dobra, chodźmy do niego. Co masz? Jakieś miny dla mnie, tak? Dawaj je. Później będziemy tego używać. Tutaj już nie ma nic więcej. Dobra. Oj, zawaliło mi się to jednak. Dobra. Będziemy musieli sobie poradzić jakoś. Co to jest? Czy to jest checkpoint? Dobra. Użyjemy go, no co? Później będziemy się martwić. Dobra, idziemy dalej. Zrobiłem chwilę przerwy, mamy jakąś windę. Która spadła na dół. Nie wiem, gdzie tu teraz pójść, czy tu, czy tu. O, dobra, tu. Nie mogę tu wejść na to. Czy mógłbym, ale... Może lepiej nie. Chyba, że zrobimy tak o... Jezu. Bo wiecie co, chciałem się dowiedzieć, czy tam coś nie ma, ale... Nie, chyba nie, dobra. Wymyślam. I tu jest, jak to wygląda? Mogę zejść na dół. Gdzie ja jestem? No tu nie ma nic. Wchodzę na górę. Nie z tej strony? No dobra, to może z tej. Nie z tej, z tej. Znajdźki. Właśnie o to chodzi, żeby najpierw się, słuchajcie... Najpierw pozbierać wszystko, co się da, żeby móc później normalnie jakoś zawalczyć z tym wszystkim, bo ja pamiętam, że no ci przeciwnicy to naprawdę... Jeszcze te sterowanie tutaj no, nie należy do prostych. Więc to już w ogóle. Jeszcze interesują mnie te beczki, nie wiem. Znaczy tak, nogą na pewno nie. Mamy życie, już mam 4 życia, bardzo dobrze. Nogą na pewno nie, bo jak one wybuchną, to koniec, słuchajcie, po nas. O, właśnie, jest już na czerwono. Więc to na czerwono, to wiadomo, że tam będą przeciwnicy. Więc ja na razie, słuchajcie, sobie z tego zrezygnuję. Mogę bezpiecznie tak o? Bo w sumie jest jeszcze jedno takie przejście, które mnie interesuje. Które też zrezygnowaliśmy z niego. Tylko czekajcie, czy ja teraz stąd wyjdę. Cholera. To może być problem. Ej, słuchajcie, czy ja tutaj na przykład doskoczę, czy tam... O, cholera. Tam. Może jeszcze wyżej, co? Chociaż tam był... Tam był chyba... Właśnie, to była drabinka. Ale ja nie wyjdę stąd już. No dobra. Czyli ja muszę iść tam. Aj, to niedobrze, bo tam są przeciwnicy, a ja jeszcze tak nie za bardzo... Wiecie. Kumam, o co kaman. Od razu już każą nam tu iść, tak? A czekajcie, to może najpierw sobie skoczę. Mam nadzieję, że mi się uda. O. Bo tu jest checkpoint.
i znajdź go. I jak zginę, no to będę zaczynał od tego momentu, nie? Ale tutaj nie ma drabiny, jak ja mam to ten... Mam się puścić po prostu? Tak, dobra. A, tu jesteśmy. No dobra, to nie ma przeciwników tu. No to bardzo dobrze, bo właśnie chciałem tu... Tu być. Ale nie, źle zrobiłem. Nie tu, tu. Tu nie, i teraz tak, wracamy się, po prostu się wracamy, słuchajcie, tam gdzie był ten nasz kapitan. O. Potrzebuje się wrócić właśnie na początek. Dajcie znać, co sądzicie o takich grach. Czy mają swój urok. Wiem, że dla wielu z was to są piksele i to jest po prostu w takie się już nie powinno grać. Tak, wiecie co? Jeszcze mam taką jedną miejscówkę, chciałem też ją odwiedzić. W sumie takie sekrety, można to tak nazwać, bo tak naprawdę właśnie tutaj jest bardzo dużo takich rzeczy poukrywanych, zresztą ja o tym mówiłem już. A na przykład coś takiego, że o tutaj na przykład, nie? Widzicie, że tu nic nie ma, ale tak naprawdę no wystarczy się rozejrzeć, widzicie? O, tu jest na przykład takie zejście. No, dużo tego jest. Trzeba po prostu tutaj wszędzie się rozglądać. A to się opłaca dlatego, że to jest życie, nie? Już mamy ich 5, więc wiecie. Trzeba to zbierać, bo... No mówię, później będzie naprawdę trudno. Dobrze, i teraz tak. Tu chciałem jeszcze przejść. Zobaczymy, co tutaj jest. Bo w sumie nas tutaj nie było, a... Dobra, ona się sama tak ustawia jakoś do tego. Czy my nie jesteśmy czasem z drugiej strony? Tu mamy checkpoint. A, o kurde, chodź tu. Przyjdziesz tu? Tam byliśmy, widzicie? Z tamtej strony, tą drabina, nie? Może mało widać, ale... Dobra, tutaj mamy checkpoint, tylko ja muszę tam doskoczyć. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że te checkpointy są tak mniej więcej, wiecie, rozstawione. Tak jak powinny. Tutaj jeszcze tylko się wdrapię, bo chyba coś jest, co? Jakaś znajdźka? Oczywiście, że tak. Jeszcze muszę sobie broń przeładować, bo tak naprawdę w ogóle nie mam nic. Żadnych naboi w niej. O, jaki fuks. Mogłem podejść do krawędzi lepiej. Bezpiecznie tak jest. No i wiecie, gdzie jesteśmy. Nie wiem, czy ja tu chciałem. Chyba chciałem. No bo w sumie tutaj, tam nie było żadnego przejścia. Tam był tylko... Cholera, tam był tylko... No dobrze, tu jest ten checkpoint. Wejście na górę. No bo wracamy się, w sensie już byliśmy tutaj w tym miejscu. Właśnie. Więc może użyjemy tego teleportu. Nie wiem, gdzie mnie to tepnie. Zobaczymy, co? Jeszcze mamy trochę czasu, pograjmy sobie. Nie wiem, jak ta gra, czy to ona jest długa. Pamiętam, że na PlayStation 1 to wyglądało strasznie. Tutaj to jakoś nawet powiem wam, że ładnie wygląda. No mogę tutaj...
New game? O co chodzi? A, czyli mogę tutaj też sobie zrobić save'a. I patrzcie, i ten save, czyli są checkpointy, owszem, ale oprócz tego jest jeszcze właśnie save. On tutaj zniknął nam. Bardzo dobrze w sumie. Już nie możemy z niego skorzystać oczywiście. Ale jeśli na przykład wyjdę z gry, no to już będę mógł zacząć tutaj od tego momentu. Także tyle fajnie, bo trochę porobiliśmy. Także te checkpointy w ogóle nam tutaj nic nie dadzą. To tylko podczas rozgrywki, to owszem, a tak to nie. Więc jeśli mi się te na przykład wszystkie życia, 5 żyć zmarnuje, no to wtedy zaczynam sobie od tamtego momentu, nie? Że tyle dobrze, tu jest ten checkpoint dalej. No i dobra, tu jesteśmy, to ja wiem gdzie jesteśmy. Tylko teraz pytanie, gdzie ja mam pójść, bo mam jeszcze jedno przejście, tylko że tam już będą przeciwnicy. Czy to już? Czy to już? Kapitanie, bo przez ciebie zaraz zginę. Tam byliśmy z tamtej strony. I tu jest ta nasza drabinka. Dobra, to wrócę się tam, gdzie ten balon. I wiecie co? Pójdziemy sobie już tam, gdzie są przeciwnicy. Tylko ja muszę teraz też wyczaić, jak to było z tym przeładowywaniem. Bo tutaj to chyba już nic nie będzie. Zrobiliśmy chyba kółko. Tak mi się wydaje. Więc jest ok. Przeciwnicy. Przeciwnicy, słuchajcie. Dobra. Tutaj jest nasz kapitan. Jeszcze jedno, jedyne przejście to jest tu. O, tutaj nas nie było. Moi drodzy, tu. Idziemy, no co? No mogę, no w sumie mogę, nie? The Pearl shielded us from complete disaster. However, it was clear that the ship had suffered severely, so I set the crew on reconnaissance while I remained to assess the extent of the damage. No, czy jeszcze na dokładkę, słuchajcie, sorry za to. Jeszcze na dokładkę, słuchajcie, porwali chyba nam kapitana. To jest też jeden z członków załogi. No właśnie, został porwany. A zielona perła została też. Aha. Coś nam dasz? 5 takich odłamków jakiś musimy tutaj znaleźć, tak? One są porozrzucane tutaj. I 20 butelek gazu. Fajnie, fajnie, po prostu wszystko zostawiacie kobiecie, tak? Znaczy naszej bohaterce, no nie? A wy nie możecie nic zrobić. Normalnie znowu Lara Croft, słuchajcie, która musi wszystko zrobić za innych. Za życie. Dobra. Spróbujemy. Tak, tu musimy sobie otworzyć te drzwi. Tutaj na dół jakieś zejście, tak? Spróbujemy. Chodź o tu. Używam tylko i wyłącznie kopniaków, wiecie? Jeśli chodzi o nietoperki. Bo naprawdę szkoda amunicji. To takie trochę, słuchajcie, Resident Evil 1, pamiętacie, że trzeba było chomikować. Trzeba było chomikować normalnie naboje, bo... No i tutaj tak samo jest. Tam jest przejście, ja wiem o tym, że tam jest przejście, ale... Wiecie, tam też bym chciał się udać, o. O, o, o.
to można zestrzelić. Takie skrzynie to tak. Wiem, że tam właśnie za tymi skrzyniami potrafi coś być. Z tym, że jak to było? Czekajcie, to było tak. O, dobra. To nie, to może kucni. Kucni, kucni, moja droga. O, widzicie? Że warto. I tutaj mamy takie różnego rodzaju fajne rzeczy. Patrzcie, mamy 13 energii, także bardzo dobrze. To mogę sobie załadować na maksa. Aha, kompas, jakbyśmy się zgubili, granaty, antidotum, czyli jakby nas na przykład ominy, jakby nas zarazili czymś. No są fajne rzeczy, dobra. Będziemy na pewno z tego korzystać. Tam mam się udać. Co my tu mamy? Życie. Super. 6 żyć. Jestem zadowolony. I teraz tak, słuchajcie, tutaj jest przejście. W sumie takie sekrecik, tylko ja bym chciał zobaczyć dokładnie, w którym to miejscu jest, żebym ja mógł ładnie się opuścić. Ale ja tego nie zobaczę, kurde. To jest trudne właśnie, wiecie. O, tu jest tabelka. Czy ona jest centralnie pode mną? No ryzyk fizyk, nie? Najwyżej od początku. Dobra, udało się. Tego się bałem właśnie. Bo to jest, słuchajcie, sekret. To taki dość, jak ja to mówię, wyżułowany. Zaraz będziecie pytać znowu, co to oznacza. To jest mój tekst. Wymyślony przeze mnie. Słownik Frodo. Cały czas mi serce bije, nie wiem, ale... Jezu, no widzicie? Okej. Okay. Pojawię się, słuchajcie, znowu tam. Dobra. No nie bez powodu, słuchajcie, mi serducho tutaj cały czas wali. No bo ja się boję, bo tu za każdym razem można spaść. I zobaczcie, i tą znajdźkę, i tyle zachodu. Weź się teraz tu wróć, kuziwa. No będę próbował. O właśnie. Okej. Dobrze, jestem z powrotem. Tutaj będziecie mieć w prawym górnym rogu takie rozpoczynanie nagrywania. To się nie przejmujcie, bo to mój program tak czasem robi. W każdym razie oszczędziłem wam tej drogi. Udało mi się zdobyć ten sekret. W sumie można tak to nazwać. I dotarłem tutaj z powrotem. Dobra, teraz tak. Tutaj musimy to otworzyć. Tu jeszcze nas nie było. Tu nas jeszcze nie było. Czekajcie, zmienię sobie na piąstkę. No! Ale jestem dziwny. To są chyba te butle, które musimy tu zdobyć, tak? Gaz, dobra. I takich butli musimy zdobyć aż 20. One są wszędzie porozrzucane, więc... Ale spokojnie, damy radę. A na przykład jakbyśmy rozwalili to nogą. Szkoda naboi. Właśnie, o to chodzi. Tutaj musimy sobie utorować przejście. Nie masz nic, tak? Tutaj. Dajcie wyjść, dobra. Co tutaj jest? O, 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 o. To chodź. Chodź, chodź. Co za Franca? Dobra. Co to jest za przejście? To jest to samo, tak? Także nie ma znaczenia, którędy. Dobra. To nie ma znaczenia. Zejdziemy sobie na dół. A tu? O, 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 o. To jest klucz. Biały klucz. White key. Okej. Okay.
Nie ma tu zejść? Właśnie o to chodzi, że potrafią właśnie być takie zejścia. W sumie straciliśmy na ten sekret dwa życia niestety. Szkoda, no ale cóż zrobić. I to chyba otworzy nam tu, tak? Tak. To jest kolejny etap, słuchajcie. I tutaj już się kuźwa chyba zacznie. Tak. No. To jest właśnie ten przeciwnik, który nam tutaj porwał naszego kapitana. No tak, warto się tutaj właśnie kryć, wiecie? Jak on będzie strzelał, to warto się kryć. Fajnie by było, jakbym znalazł gdzieś jakiś checkpoint albo coś, żebyśmy mogli... Tutaj nie ma nic. On jest za tymi skrzynkami, o ile wiem. O, o, nawet go słychać. Dobra. Trzeba robić po prostu takie, widzicie, uniki. Te większe skrzynki chyba mają coś, wiecie? A tak to te małe to tak nie za bardzo. Dobra, tam jest przejście. Tu jest jeszcze butla, którą bym chciał. I co? I nie ma żadnego checkpointu? Przydałby mi się. Wrócę się, bo chciałbym już, słuchajcie, zakończyć odcinek. Tak, tak, tak. No właśnie. Blue. Niebieski, tak? Tu nie zejdę. Dobra, ale sobie tutaj zakończę. W następnym odcinku zaczniemy od tego momentu. Ja sobie po prostu do tego momentu tutaj, słuchajcie, dojdę i wtedy będziemy kontynuować. No także ja wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej serii. Takiej fajnej w sumie. Jak dla mnie. Zobaczymy. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć.